Kiedykolwiek zrezygnowałeś z czytania jakichś książek, dlatego że nie mogłeś sobie na nią pozwolić, albo czy kiedykolwiek właśnie stwierdziłeś, że nie będziesz czytać książek, bo to za dużo kosztuje, albo że cię nie stać, albo że może nie jesteś yy, właśnie zbyt za może, żeby sobie to kupić, a może jednak stwierdziłeś, że chciałbyś czytać, ale książki są niestety płatne. A z kolei nie chcesz piracić książek yy, z internetu, bo jesteś taką osobą, co uważa, że nie umie czytać na ekranie, monitora albo na tablecie, że po prostu musisz mieć coś w ręku, że nie możesz mieć e-booka, tylko musisz mieć fizyczną książkę. Jeżeli tak, to dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak możesz wszystkie książki mieć za darmo i to takie fizyczne, które możesz dotknąć, możesz się sztachnąć nawet, jak pachnie jeszcze nowością i. Jakby zacznijmy od historii. Wyobraź sobie, że jesteś w wielkim sklepie z książkami i wszystko dookoła Cię fascynuje. Załóżmy, że jesteś w takim typowym Empiku, gdzie jest multum książek, ale gdy spojrzysz na te ceny, to naprawdę te ceny są przerażające, gdzie ceny sięgają po 5 dych, gdzie w innych wydawnictwach te ceny są po 20 zł. I, i te książki Cię fascynują. Widzisz książkę, którą mógłbyś wziąć, bo stwierdza, żeby zmieniła Twoje życie, ale z drugiej strony stwierdza, że to jest za drogie i nie możesz sobie na takie coś pozwolić i wychodzisz z tego sklepu rozczarowany. I, i właśnie, czy to, czy to musi być koniec Twojej historii z książkami i z lekturami? Oczywiście, że nie, bo co istnieje miejsce, gdzie możesz dostać wszystkie książki za darmo i to miejsce to czytelnia. I czytelnia to miejsce, gdzie mo każdy może przeczytać książkę bez konieczności płacenia za nią i to jest dosłownie Taki raj dla miłośników książek, i możesz tam spędzić cały dzień czytając książki, które zawsze chciałeś przeczytać, ale nie mogłeś sobie na nie pozwolić. I właśnie, warto sobie zdać sprawę ja teraz będę mówił o czytelniach w Warszawie, ale założę się, że, wy, że u ciebie w Twoim mieście również będą. Takie miejsca. W Warszawie są dwie czytelnie warte uwagi, i to jest BUW, czyli Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Koszykowa. I tam naprawdę katalog jest spory. Tam dosłownie są wszystkie mainstreamowe, najbardziej popularne lektury. Chciał, nie wiem, chciałbyś sobie przeczytać mit przedsiębiorczości? Jest tam ta książka. Albo nawyki warte miliony? Również to jest. Albo atomowe nawyki? Również znajdziesz. Z jakiejś Brian Tracy zarządzanie czasem? Również tam będzie. I różne w takie wszystkie książki. 48 praw władzy chciałeś przeczytać, ale nie chcesz dać za to 5 dych? Spoko. W czytelni możesz sobie to wziąć za darmo i czytać, odłożyć, wrócić następnego dnia i następnego dnia skończyć. I to wszystko jest za darmo do czytelni. Jedyne co musisz zrobić, to wyrobić sobie kartę czytelnika, która kosztuje aż 0 zł w koszykowej, a w buwie bodajże 20 zł na rok. No to dwie dychy za rok dwie dychy dajesz i masz w rok, załóżmy, że przeczytasz 20 książek, to dwie dychy za 20 książek, tak to byś musiał dać 5 dych razy 20, co jest ogromną sumką, więc myślę, że warto taką małą inwestycję poczynić. Ale warto również sobie zdać sprawę, że czytelnia to nie tylko miejsce, gdzie możesz czytać za friko. Jest to również miejsce, gdzie możesz spotkać właśnie innych miłośników książek, podzielić się swoimi myślami, pomysłami, nauczyć się czegoś nowego, Pogadać sobie z ludźmi, bo tam ludzie często sobie. Tam są takie spoty do przerwy. Możesz właśnie pogadać, poznać nową kulturę. Zazwyczaj do czytelni chodzą tacy bardziej zadbani ludzie, bardziej lepiej się ubierający, tacy bardziej estetyczni, więc możesz właśnie nową kategorię ludzi poznać, nowy taki świat odkryć. Więc jeżeli kiedykolwiek czułeś, że cię nie jesteś na książki i miałeś jakieś wymówki, że. Nie kupię tego, bo to 5 dych to dużo, albo nie będę piracił, bo yy, nie umiem czytać na ekraniku, nie umiem czytać na tableciku, bo to jest za trudne. Muszę mieć książkę w ręku. Jeżeli takie wymówki ci charakteryzują, to pamiętaj po prostu o czytelni. O czytelni, czyli o tym miejscu, gdzie wszystkie książki są dosłownie za darmo i one dosłownie czekają, aż. Aż je po prostu weźmiesz, po prostu i zaczniesz czytać. Więc, więc to by było na tyle. Dziękuję Ci za obejrzenie. Jeżeli uważasz, że ten materiał był wartościowy i wykorzystasz coś w praktyce z niego, to zachęcam Cię do zostawienia mi misuba oraz udostępnienie. A ja się żegnam. No, i do następnego.